Czy nasze przekonania, nasza wiedza o świecie i wydarzeniach, obserwacje, które uważamy za własne, takimi są w rzeczywistości? Czy też może się okazać, że są rezultatem nadzwyczaj zręcznej manipulacji prawdziwymi i fałszywymi informacjami? Słynny pisarz Umberto Eco podczas jednej ze swych konferencji prasowych powiedział kiedyś, że bardziej niż w teorię wierzy w spiskową praktykę dziejów. Dokonałem ogromnego oszustwa na amerykańskiej opinii publicznej, o czym zamierzam teraz szczegółowo opowiedzieć. Zrobiłem to z udziałem rządu USA i NASA. I jestem pewny, że słyszałeś plotki. Lądowania na Księżycu zostały sfałszowane. Wszystkie lądowania zostały sfałszowane. A ja jestem osobą, która je sfilmowała. Mówisz serio? Całkowicie serio. I am Werner von Braun. This motion picture was produced to enable you to experience more personally and vividly the most dramatic events of the Apollo 11 story. The pictures and sounds are real, recorded in real time, where the action really was. So, come with us. We are going to the moon.
większość czytelników i tak tego nie zrozumieją. Nie chcą tego zrozumieć. Nie chcą tego przyjąć, gdyż jest przeciwieństwem ich dotychczasowego obrazu świata. Bronią się więc przed tym. Nie są w stanie zrozumieć, bo brakuje im odpowiedniej wiedzy. Nie mają pojęcia, jak zintegrować tę wiedzę, tę prawdę ze swoim życiem i wykorzystać ją tak, by przyniosła im korzyści.